Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj dlatego, że jesteśmy zaniepokojeni tym, jak hejt ostatnio rozsiewa się w przestrzeni publicznej. Ta propaganda nienawiści, agresji przekracza już ostatnio wszelkie granice. I dlatego chcieliśmy podkreślić, że ta nienawiść nie dotyka już tylko partii politycznych, ale także konkretne osoby i ich rodziny. Polityka żywi się emocjami, a najsilniejszą z tych emocji jest lęk. I chciałam tu dzisiaj powiedzieć, że z tego miejsca, że nie wystraszymy się zarówno obelg, jak i gruźb, które są kierowane pod naszym adresem, a będziemy kierować je do właściwych organów. Mówimy stop mowie nienawiści i pogardy i stanowczo się od tego odcinamy. To niestety również dotyczy samorządowców, to znaczy ta mowa nienawiści już nie jest tylko obserwowana na szczeblu krajowym, centralnym, ogólnopolskim, ale zeszła też niestety na te niwy samorządowe i to najniższych szczebli. Widzimy to po wpisach u poszczególnych prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych i obserwujemy to z dużym zaniepokojeniem. Największą ofiarą tego hejtu była ofiara, którą poniósł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wspominamy to, ponieważ miało to miejsce kilka lat temu już z okazji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i absolutnie się nie godzimy na to, aby w naszej przestrzeni publicznej, w tym języku publicznym używać takiej mowy. Niestety dzisiaj głównym przekaźnikiem tej mowy nienawiści jest partia rządząca, a co najgorsze, tym przekaźnikiem takim bardzo powszechnym jest dziś telewizja publiczna, która finansowana jest przecież ze środków także naszych mieszkańców, którzy się nie godzą na to, aby na paskach stosować, na tych słynnych paskach telewizji publicznej manipulacje i właśnie opisywać chociażby postać byłego premiera Donalda Tuska w takich, a nie innych słowach i w takim, a nie innym kontekście. Nienawiść nie jest opinią. Hass ist keine Meinung. I z tego tak naprawdę powinniśmy wyjść, dlatego że dyskusja polityczna aktualnie opiera się w dużej mierze, przede wszystkim oczywiście w internecie, na wyrażaniu hejtu pod wieloma tematami. I my jako mniejszość niemiecka bardzo często spotykamy się niestety z hejtem, dlatego że jesteśmy czymś innym w porównaniu do większości tak naprawdę. I praktycznie pod każdym z naszych wpisów, nawet jeżeli dotyczą one bardzo prostych rzeczy, czyli projektów kulturalnych, projektów językowych, spotykamy się z ogromem nienawiści i hejtu, który się wylewa. Dlatego nie powinniśmy przechodzić obok tego obojętnie. Jeżeli Państwo widzicie komentarze, które są nienawistne, powinny one zostać na pewno zgłoszone do odpowiednich portali, które tym zarządzają, ale też do prokuratury. W czasie, kiedy właściwie narzędziem sprawowania władzy obecnych rządzących stała się mowa nienawiści, podziały, dyskryminacja, szkalowanie przeciwników politycznych, czy w ogóle wykluczanie całych grup społecznych. Myślę, że to jest strasznie ważne, żeby się temu opierać i nie dawać się wciągać w tę eskalację. Istotne tutaj, że ten hejt i ta nienawiść i te podziały, ta agresja infekuje całe społeczeństwo. To schodzi w dół do właśnie różnych społeczności kolejnych, nawet do rodzin. Zamyka to możliwość debaty demokratycznej, zamyka to możliwość dialogu, ucierania się stanowisk, dochodzenia do jakichś wspólnych rozwiązań. To, co jest sednem w zasadzie, takim sercem demokracji, czyli ten dialog, ta współpraca, staje się przy takim prowadzeniu polityki kompletnie niemożliwa. W Bibliotece Sejmowej są stenogramy okresu międzywojennego wystąpień polskich parlamentarzystów. Był czas, że ja sobie te stenogramy bardzo obszernie przestudiowałem i chcę Państwu powiedzieć, że poziom wypowiedzi w polskim parlamencie w okresie międzywojennym, bardzo niespokojnym okresie, był nieporównywalnie wyższy z obecnym poziomem debaty politycznej i debaty publicznej. Ale to niestety nie bierze się znikąd. Zwolennicy poszczególnych formacji, poszczególnych partii czerpią wzorce ze swoich liderów. Jaki ma być poziom debaty politycznej, zarówno w internecie, ale również ten bezpośredni, werbalny, jeżeli lider obecnej ekipy rządzącej, Jarosław Kaczyński, z trybuny sejmowej mówi o zdradzieckich mordach i o tym, że my jesteśmy mordercami, że zamordowaliśmy jego brata. Jeżeli lider Jarosław Kaczyński jedzie
na wyjazdowe wystąpienie do Rzeszowa i mówi o ludziach mniej rozgarniętych i lepiej rozgarniętych, mniej rozwiniętych i bardziej rozwiniętych. Nie damy się wciągnąć w te złe praktyki, które skutkują chociażby taką sytuacją jak zabójstwo Pawła Adamowicza, bo to był efekt już mowy nienawiści, która toczyła się od dłuższego czasu. Początek roku wyborczego, który następuje, to jest właściwy moment, żebyśmy przemyśleli, w jaki sposób debatujemy z naszymi przeciwnikami politycznymi, z naszymi wyborcami, z wyborcami innych ugrupowań. I to jest czas, żeby przestawić te wajchy z wrogości na zdrową konkurencję. I o to chcemy zaapelować, żebyśmy się traktowali pomiędzy ugrupowaniami politycznymi jako konkurencja, a nie jako wrogowie. W efekcie, żeby różnice między nami, między naszymi poglądami, między sposobami, propozycjami rozwiązywania naszych problemów nas wzbogacały, a nie nas dzieliły.